Co tam? Trzy minuty przed nami, bo dzisiaj mamy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Już od tygodnia mamy październik, miesiąc, miesiąc Różańca. Zresztą chyba o tym dobrze wiecie, jak oglądacie Ewangelię po katolicku, bo cały czas coś się dzieje październikowego, majowego, tego, maryjnego na kanale, więc chyba wiecie, że ten miesiąc jest poświęcony Maryi. I 7 października obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Dzisiejsze czytania są zaczerpnięte ze wspomnienia, pokazujące właśnie czym jest różaniec. Różaniec jako modlitwa, która jest przebywaniem z Maryją, właśnie otwierając się na boże Boże słowo, na bożą tajemnicę, którą Pan Mu przenosi. Dzisiejsze nam to pokazują, czy apostołowie, którzy siedzą w wieczelniku z, razem z Maryją, odniesie uczą tej modlitwy, pokazana jest tak, Maryja, taka można powiedzieć przewodniczka modlitwy, wołania Ducha Świętego, bo ona się na tym zna. Jak otwierać na Ducha Świętego, skoro sama go przyjęła, dała się określić Duchowi Świętemu w momencie zwiastowania. Moment zwiastowania to był taki szczególny czas, kiedy Maria przyjęła Ducha Świętego, ale też zawsze oczywiście była pełna łaski, jak powiedział jej Archanioł Gabriel. I można tak popatrzeć dzisiaj na to czytanie, Ewangelię, taka dzisiaj też mi myśl przyszła. Że kiedy my się modlimy na Różańcu, to też łączymy się cały czas z tą sceną zwiastowania. Tyle razy, co Zdrowaś Maryjo wypowiadamy, tyle razy przecież przy okazji nie tylko rozważamy jakąś daną tajemnicę, ale też tą, bo są to słowa zaczerpnięte yy, z właśnie tego wydarzenia. Więc kiedy yy, rozważamy tajemnicę Różańca Świętego, to napełniamy się Chrystusem, sprawiamy, że On się w nas również poczyna razem z Marii stajemy przed Archaniołem i prosimy Go, żeby On mieszkał w nas. Więc podchodźmy do tego też, do różańca właśnie w taki sposób, że każdy ma różaniec, najlepiej kilka, żeby można komuś było rozdać. No Zapraszam serdecznie, na też będzie taki odcinek o różańcu, to jeszcze sobie dokładnie o tym powiemy, właśnie jak ten różaniec odmawiać, jak nie odmawiać, po co on w ogóle jest, o tym jeszcze będzie kiedyś. Na ten dzień dzisiejszy, <coughs> poniedziałkowy, Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pomódlcie się o zdrowie trochę na mnie, żebym się ogarnął, bo jak widzicie, lekko przeziębiony jestem, gardło siada, ale dużo dzisiaj gadałem, więc to chyba dlatego. Trzymajcie się dobrej nocy, z Bogiem i...